kanale Wujka Czarka. Witam Was, Wujek Czarek. Dzisiaj... Jeszcze raz. Widzicie, ile to jest trzeba dubli, żeby zacząć? A ile trzeba dubli, żeby skończyć? Podobno kończy się na raz. Jebut i umarł. Na kanale Wujka Czarka. Witam Was, Wujek Czarek. Osobiście dzisiaj Q&A. Pytania i odpowiedzi. Pytania Wasze, odpowiedzi moje. Prawda jest jedna. Prawda jak zwykle leży po środku. I tu zapamiętajcie sobie na całe życie. Jeżeli leży po środku, a nie na środku, to znaczy, że jest po czyjejś stronie. Jak ktoś mówi, że prawda leży po środku, to znaczy, że środek mija, czyli musi być po czyjejś stronie. Źle mówimy. Powinno się mówić, prawda leży na środku. Moja prawda leży na środku. Dzisiaj będę korzystał nie z kartek, tylko z zapisu elektronicznego. Zaczynamy Q&A. Witam, Czarku. Tomasz Luka. Patrz, może sobie powiększyć literki, pomniejszyć. Tomasz. Witam, Czarku. Jak długo trzeba czekać na kasę? Aż ta kasa Was interesuje. Kasa, misiu, kasa. Kasa, 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 misiu, kasa. Tak trener Wójcik zawsze mówił. Kasa, misiu, kasa. Witam, Czarku. Jak długo trzeba czekać na kasę po zakończeniu filmu? Wszystko naraz? Czy jak to leci na... Czy jak to leci na konto? Pozdrówka. To takie pytanie, wiesz, no bardzo, bardzo, bardzo szerokie, bo z kasą to jest, bracie, artysta nie powinien myśleć w ogóle o kasie. Kasa się powinna zgadzać. Jak mówił Zenek Laskowik, ideę masz przed sobą, a kasę masz za sobą w wagonach. Jeżeli kasa przyćmi ci twoje dzieło, to już nie będziesz aktorem, który gra rolę, tylko będziesz zarabiał kasę, robiąc jakąś rolę. A nie, to powinno być odwrotnie. Ja robię rolę i za to otrzymuję kasę. I kiedyś Wam już o tym mówiłem, że bardzo ładnie nazywa się branie pieniędzy za swoją ciężką pracę, że otrzymujesz honorarium. Bo honorarium to znaczy, że dajesz swój honor, a on kosztuje. A niestety najczęściej w polskiej kinematografii jest tak, że się pracuje za jałmużnę, czyli ile dadzą, tyle weźmiesz, a i tak robisz swoje. Z kasą jest tak, że można ją różnie odbierać, otrzymywać. I różnie też można mieć podpisaną umowę. Ja wolę nie mieć tak zwanych dni zdjęciowych. Na przykład, panie Czareczku, proponuję panu 8 dni zdjęciowych w naszym filmie. Proszę powiedzieć, jaka jest pańska cena za jeden dzień zdjęciowy. Dlatego, że jeżeli masz rolę na 8 dni zdjęciowych, a ja gram dobrze, szybko, sprawnie, nie mylę się, i czasami jest tak, że podpisuję umowę na 8 dni zdjęciowych, a wykonuję pracę w 6. No i kaska leci, a wykonałem to samo co w 8. Tylko lepiej, bo szybciej, sprawniej i się ze mną nie męczyli. Dlatego ja wolę podpisywać umowę o dzieło. Czyli na przykład za tę rolę chcę dostać tyle. Oni mówią, o za dużo, no to tyle. No dobra, no to się zgadzamy, cześć. Teraz tak mam w psach, że wypadły mi... Tak był plan... już potem pomyślany, że upchnięte były, że tak powiem, moje sceny jednego dnia i to, co było na przykład, miałem zrobić w 20 dni zdjęciowych, zrobiłem w 16. Gdybym podpisał na ilość dni zdjęciowych, to 4 dni by mi wyfrunęło, a pracę wykonałem to samo. Dlatego ja wolę, jeżeli już jest duża rola oczywiście, bo jeżeli masz jeden dzień zdjęciowy, no to nie będziesz się kłócił. Nie? Ja wolę podpisać umowę na rolę. Że uważam, że ta rola, którą wykonam w tym filmie, niezależnie ile czasu będzie to trwało, bo jak się przedłuży, to mi Państwo nie dopłacacie, prawda? A jak się skróci, to ja nie tracę. Że za tę rolę powinien dostać x pieniędzy. I oni mówią, no dobrze, no to za tę rolę. I już, i koniec. I można ją sobie podzielić na raty. Na przykład, zazwyczaj tak było kiedyś w umowach aktorskich, że pierwszą ratę za film otrzymywałeś już na przykład 25%, mogłeś otrzymać już za podpisanie umowy. Na przykład podpisujesz umowę teraz, w sierpniu, a film zaczynasz dopiero w listopadzie, a już masz kaskę z tego i to 25%. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony, wiesz, przejesz to i potem nie odczujesz tych pieniędzy. I następne 25% po rozpoczęciu filmu, następne 25% w połowie filmu i resztę pieniędzy 100% już po zakończeniu.
Masz 4 razy 25%, masz 100% i już. Ale były też takie czasy, a ja, jak wiecie, pracowałem w różnych czasach. Jeśli chodzi o kinematografię polską, bo i w czasach komuny, w czasach przesilenia, no i dzisiaj, gdzie jest wolny rynek. Były też takie momenty, kiedy mówią tak, Czarek, zagraj to. Będziemy mieli kasę, to ci zapłacimy. Teraz jest często tak, że młodzi twórcy zgłaszają się, mówią, pani Czarku, mam taki pomysł. Tu robimy film, ale ja nie mam pieniędzy, mam tylko ileś tam złotych, to na kamerę, na jakieś takie wydatki, wie pan, no, materialne, które muszę już ponieść, ale żeby pan zagrał za darmo. A jak film zarobi, to pan dostanie z tego procent. I czasami też tak się robi. I wtedy czasami możesz nie powąchać kasy w ogóle i pracujesz za darmo. Nieporozumienia, pamiętam, pierwsze, jakie z tego tytułu były, to jeszcze właśnie w czasach przesilenia. Moja, że tak powiem, sława szła do góry i jakaś gazeta, taka kobieca, typu Kobieta i Życie, napisała, że Cezary Pazura zarabia $1000 za dzień zdjęciowy. W tamtych czasach $1000 to była jakaś kosmiczna kwota. Oczywiście tyle nie zarabiałem, no ale dobra, napisali, że zarabiam $1000 za dzień zdjęciowy. Pojechałem do mamy, pamiętam to, nie zapomnę jak dziś. No i wysłupuję tam moje jakieś oszczędności. Mówię, mama, zostawiam ci tutaj parę złotych. Wiesz, no bo mama już, wiesz, na rencistka. Żebyś miała, ona tak bierze te pieniądze i tak. Myślisz, że ja nie wiem, ile zarabiasz? Mówię, ile ja zarabiam, mamo? Bo ja nie wiem, no bo jeszcze się rok nie skończył, nie wiem, ile zarobię. Ona mówi, zarabiasz $1000 dziennie. I ta moja biedna mama sobie pomnożyła 365 dni w roku, czyli święta, niedzielę, wszystko, razy $1000. I wyszła astronomiczna kwota i była obrażona, że tak mało jej zostawiam. Może być tak, że jako wielki, wybitny aktor masz genialny rok i zagrasz 100 dni zdjęciowych, co jest niemożliwe, bo musiałbyś zagrać 3 główne role. Ja nie wiem, czy któryś z aktorów współczesnych, tych na chodzie, ma 3 fabuły rocznie główne role. Może są tacy, może Tomasz Kot, może Robert Więckiewicz, może Maciek Sztur, może, ale niekoniecznie. To nawet jak masz główną rolę, to główna rola to jest między 20 a 30 dni zdjęciowych. Główna rola. I teraz nawet jak masz 3 takie główne role, to masz 60 do 90 dni zdjęciowych. I to jest decyd. Nie wiem, jakie są teraz stawki za dzień zdjęciowy. Ja mam swoją, nie mogę wam powiedzieć, bo usta mam zamknięte pieczęcią tajemnicy. Ale mogą być lata, gdzie masz jeden dzień zdjęciowy. I co potem robisz z życiem? Gdzie zarabiasz? No, pracujesz w teatrze, robisz dubbing, ja gram kabarety i to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo ciężka, codzienna orka. Czasami są pieniądze. To jest taki zawód, że jak telefon milczy, to milczą pieniądze, bracie. Jak już masz pieniądze, no to inwestujesz, chcesz to sobie kupić, tamto, przemalować mieszkanie, coś zrobić. Rzadko myślisz o tym, żeby odłożyć na te momenty, kiedy tej kasy nie będzie. I aż tu nagle to paru takich młodych aktorów się nadziało. Tu serial, główna rola, młody aktor, o, mamy nową twarz, a co u pana słychać, a tu tego, o, może ma dziewczynę, a może się żeni, a może nie, a tu tego, nie, on ją zdradził. Jest, wiesz, na pierwszych stronach gazet, taka aktorka czy aktor i on wtedy, wiesz, mówi, kurde, życie należy do mnie, dawaj, bierze kredyt, kupuje mieszkanie, wiesz, samochód, zadłuża się, no bo wiesz, ma rolę w serialu i nagle serial rozwala się i on nie ma nic, ale ma kredyt, ma długi. To jest ten zawód niebezpieczny, że to nie jest stała praca. Dlatego idąc do banku po kredyt, musisz pokazać swoje pity, że tam od iluś lat jednak te dochody masz stałe, mimo że masz zawód wolny, bo to jest wolny zawód. Mogą cię wziąć, ale nie muszą. Średnia wolność, nie? Co tak różnie może być. Więc oczywiście przelewa się pieniądze na konto, nie płaci się teraz gotówką, kiedyś. Jak robiliśmy Psy 2. To wszyscy wiedzą, że ten złom trafi do Sarajewa i wszyscy mają to w dupie, bo wzięli za to $20 milionów, tak? Ja pierdek. To były czasy. Jeszcze były stare pieniądze przed denominacją. To tam wytłumaczę może. 4000 złotych to było 40 groszy na dzisiejsze. 4000.
40 tysięcy złotych to były 4 złote. 400 tysięcy złotych to było 40 złotych. I teraz to był Psy 2, to był pierwszy film, gdzie byli prywatni inwestorzy, dawali swoje prywatne pieniądze, między innymi Wojtek Fibak. I był taki producent, nie powiem jak się nazywa, i on zawsze mi przywoził na plan, czy się kombinował jak mógł, taką garść pieniędzy zawiniętą gumką i mówi do mnie tak: masz, tylko Lindzie nie mów, bo na niego nie mam dzisiaj. Nigdy nie wiadomo było, kiedy zapłacą, jak zapłacą, czym zapłacą i w ogóle czy zapłacą. Myśmy tak pracowali. I ja, wiesz, te pieniądze chowam, no bo kazał mi, że Linda nie ma, nie? Do kibla i liczę. Ja mówię, kurde, połowy nie ma nawet. Biorę go na stronę, mówię, proszę pana, to nawet połowy nie ma. Cię cieszy, że w ogóle coś masz. Graj. To były takie rozliczenia w filmie. Ale były, jeszcze się załapałem na czasy estrady, gdzie był tak zwany organizator, robił jakąś wielką imprezę, na przykład w Sopocie, w amfiteatrze, wiesz, 10 tysięcy ludzi, rozumiesz, Wodecki, Połomski, Wondraczkowa, Rodowicz, Sipińska, słuchaj, tu tego, wiesz, wielka impreza, no. I oni schodzili ze sceny, a ten gość, tak zwany organizator, już był dawno w Berlinie z tą teczką pieniędzy zamienioną już na marki zachodnie. Ty, sprawę mamy. A? Jaką? Dawaj walizkę. Nie mam kluczyka. Twój pech. Bo uciekał. To była firma Krzak, to nawet nie była firma, organizator to był. Jeden człowiek. Po prostu złodziejstwo. Ja się załapałem na czasy. To mnie koledzy nauczyli, starsi właśnie kabareciarzy i piosenkarzy, że normalnie wchodziłem na scenę i już zapowiadali: przed państwem młody, dobrze zapowiadający się aktor, haha, uwielbiamy go z filmu Król i Psy, Cezary Pazura. I ja stałem w kulisie, tam jakaś przygrywka, a gość mi dawał kasę i ja liczyłem, zgadzało się i wtedy wchodziłem na scenę. To ja się na to zapałem, słuchajcie. To była żenada. Ja się zapałem na czasy, gdzie oni dawali z ręki do ręki. Mówię wam, bez podatku, tego. Proponowali i oczywiście ja się... Do dziś nie dotykam pieniędzy. Fizycznie. Dlatego, że pamiętajcie, każdy pieniądz jest monitorowany. Od każdej transakcji musisz zapłacić podatek. Czy wydajesz pieniądze, to nawet nie wiesz, że płacisz podatek, czy je odbierasz, musisz odprowadzić podatek. Dlatego ja wszystko robię transparentnie, żeby nie daj Boże, a potem słyszycie afery, nie? Ronaldo nie zapłacił 300 tysięcy, czy tam 3 miliony podatku nie zapłacił, pójdzie do więzienia. On nawet nie wiedział, że tego nie zapłacił, on tego ma ludzi, którzy dali, coś nie dopatrzyli tego, chcieli zakręcić, pewnie dla siebie, a chłop biega w tym czasie w piłkę kopie. Nie wierzę w takie rzeczy, że taki Ronaldo, tam liczy każdy pieniążek i mówi, a teraz 300 tysięcy, czy tam 3 miliony schowam. Nie ma tak. To jest bełkot, to jest to i potem jest na tego człowieka. Przepraszał, najlepszy piłkarz na świecie. W Barcelonie gra Messi, że Messi znowu tam kłopoty ma z urzędem skarbowym. Słuchajcie, przy tak dużych pieniądzach można mieć kłopoty, dlatego że, no właśnie widzicie, pieniądz jest monitorowany. Wystarczy niedopatrzenie, ktoś da ciała, a jest na Messiego. On naprawdę tych pieniędzy nie rozlicza. On ma od tego sztab ludzi, którzy z tego żyją. I to bardzo dobrze żyją. Więc ja pieniędzy nie dotykam. Pieniądze muszą iść transparentnie. Proszę bardzo, niech fiskus to widzi. Nie można brać nic pod stołem, nic nad stołem, nic tego, dlatego że to są konsekwencje prawne. Tylko, że u nas nie chodzi o takie pieniądze. No, także te, nawet jakby trzeba było zapłacić wstecz, to no. No ale nie, ja mam zasady co do pieniędzy. Mówi się pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą, ale dla mnie ja ich nie dotykam. Na wszelki wypadek, niech one sobie przepływają. Jak powiedziałem, ja, proszę bardzo, wszystko mam transparentne, do rachunek. Kasa, konto, proszę bardzo. Cały świat monitoruje pieniądz. Dlatego słyszymy szara strefa czy coś. To tak to jest. Więc chyba ci wytłumaczyłem, Tomasz Luka, jak to jest z tą kasą. Możesz się dogadać przed filmem, po filmie. Jak cię lubią i cię cenią, to cię nawet przed zapłacą, żebyś tylko był. Najlepiej cześć. O, Ewa Szy. Fajne nazwisko. Szy. Cześć, Ewa Szy. Dobrze. Cezary. Cześć.
Czesia Waszy. Pytania o warsztat aktora. Czy aktor uczy się, jak grać trupa? Ewa, jakie masz zainteresowania? Wydaje mi się to ekstremalnie trudne, tak leżeć w bezruchu i nie mrugać powiekami. I oddychać jeszcze dodaj. Jest jakaś metoda na trupa idealnego? Pozdrawiam, wujku. Nie uczy się takich konkretów, jak grać trupa. No wiadomo, że nie. Chociaż my sobie zawsze jaja robimy. Małaszyński zaczął tę modę, że mówi, ty jak fajnie spojrzałeś w prawo. Co miałeś ze spojrzeń w prawo? Ja mówię 4+. A widzisz, a tu spojrzałeś w prawo na piątkę. Co miałeś z ruszania lewą nogą? No mówię, no piątkę. A ja miałem 4. Takie sobie jaja robimy, nie? A schodzenia do tyłu? A myśmy tego nie mieli. A widzisz, a u nas była nowość na roku. Takie głupoty, nie? Także wiesz, no nie można powiedzieć, co miałeś z bekania albo z udawania trupa. No nie ma czegoś takiego. No jak wiesz, że nie żyjesz w tym ujęciu, a nad tobą grają, ja teraz miałem taką scenę, no to aktor po prostu robi wdech albo wydech i tyle, ile mógł, tyle wytrzymał. I ja miałem bardzo długi monolog, to możecie sobie zobaczyć, w filmie Nic Śmiesznego, jak mnie żona zabiła butem na końcu. I jest taki długi monolog. Myślałem, że umrę w ten sposób, że przejedzie mi mały chłopiec na dużym rowerze. I tak dalej, i tak dalej. To jest ten monolog, a kamera pokazuje mnie. Czy bogami może? Co będę reprezentował, gdy zacznę przestawać być? Jak nie żyję. I nie mogłem wytrzymać. To wiesz, bo to widać, to na bliskim planie widać, że brzuch się rusza. Że oczy... Ostatnio oglądałem taki film na kanale Plus Śmierć, albo na HBO, nie pamiętam. Śmierć Stalina. I ten Stalin leży, oni grają dookoła niego. Ja widzę, że mu brzuch faluje. Temu aktorowi. Ale jakby wiem, że to jest konwencja. Wiecie, o co chodzi. No nie da się tak, że... No, musieli co, zabić aktora? Żeby dobrze zagrał scenę? No nie da się. No. Ja miałem propozycję, pamiętacie taki film Ciało Saramonowicza i Koneckiego? To z 2003 roku film. Czy siostry coś przewożą? Tylko ciało. Urodę mam po tatusiu. Tatuś był... No, koszykarzem to on nie był. I tam plejada polskich aktorów nowych się objawiła. Między innymi, zdaje się, Karolak tam grał. W każdym razie zaproponowali mi, żebym grał trupa przez cały film. Czyli, wiesz, co by się nie działo, noszą go, tego, no to on jest cały czas nieżywy. Żebym zagrał to ciało właśnie. Ten. Ja się nie zgodziłem. Ale i ten Łukasiewicz był producentem. Pan Łukasiewicz, to był prywatny film właśnie. Pan Łukasiewicz założył taki bank Lukas Bank, a potem założył bank Eurobank. Pierwszy bank, który nie miałby siedziby, tylko miał takie punkty. Internetowy bank. To było w ogóle nowość wtedy na rynku. Jakieś miliardy tam zarabiał na tym. I on zmarł tragicznie. Szkoda, bo to był człowiek, który kochał kino i bardzo duże pieniądze inwestował w filmy. Mieliśmy z panem Łukasiewiczem wielkie, dalekosiężne plany finansowe. Finansowe, mówię, artystyczne ja. On finansowe wiedział, chciał ze mną współpracować. Wtedy mi zaproponował właśnie tę rolę tego ciała. Ja mówię, nie, no słuchaj, no nie będę grał. No. On mówi, dlaczego? Bo mnie krew zaleje, jak będę musiał być trupem, a obo będą źle grali. To będę zmartwychwstawał i im po mordzie dawał. Bo ja taki jestem, no że reaguję po prostu na to, co się dzieje dookoła. Nie mogę grać trupa. Nie zgodziłem się, bo mi się zanudził na śmierć. I nawet nie żałowałem. Rafał Królikowski zagrał trupa, bardzo dobrze to zrobił. Ale nie ma czegoś takiego, jak jest metoda nagrania trupa idealnego. Ile widziałaś trupów sfilmowanych w filmie, żeby ci pokazali. Dzień dobry, zapraszamy na drugą część filmu, historia trupa, i cały czas pokazują trupa. No nie ma tak, no trupa pokazują przez chwilę, nie? Jeszcze go tam charakteryzują czy coś, no także tu ja nie widzę tutaj problemu. Patrz, znowu się rozgadałem, czas leci. Jest takie pytanie od Łukasza Ignasiaka. Wujku Grzegorz, czy jest jakaś rola, którą chciałbyś jeszcze zagrać? No, a zawsze będę chciał zagrać Hamleta, ale już jestem za stary. Bo Hamlet miał ile lat? 30 wiosen, to mówi Grabarz w scenie z czaszką. 30 wiosen. Także ja już mam 30 wiosen. Nawet 30 i trochę wiosen. Więc już za późno. Ale chciałbym zagrać jakąś rolę taką, wiesz, no, specjalnie dla mnie napisaną. Co to znaczy, też nie wiem. Ale ostatnio miałem przerwę w zdjęciach do Psów 3. A strasznie kocham być na planie tego filmu. I wracam z urlopu
I mówię do ekipy i do Bartka Pasikowskiego, Jezu, za wami tęskniłem, wiesz. On mówi, no weź przestanie, naprawdę, miałem taki sen, wiesz, Ładek, mówię, że śniło mi się, że gram scenę u ciebie, a ty nagle mówisz, stop, stop, Pazura, co ty robisz? Spierdzieliłeś całe ujęcie, jeszcze raz! A ja w duchu mówię, Boże, jak fajnie, jeszcze raz, jeszcze raz. I psułem specjalnie, żeby cały czas grać z tobą, Ładek. Psy 3. To jest właśnie w tej chwili realizuję swoje marzenie, czyli gram jeszcze raz to, co kiedyś grałem 25 lat temu, tylko inaczej. 25 lat dojrzałem. Kończymy. Ja wiem, znowu się rozgadałem, a mało pytań poszło. Będą następne. Widzimy się za tydzień. Uwaga, kończymy dziś. Lajkujcie, dzwoneczek. Wpadajcie do starej, młodej mojej starej. No i bądźcie ze mną. Bądźcie ze mną. Bądźcie ze mną. Auf Wiedersehen. Danke.